Dzika Odyseja, ekspedycja pionierów. Ałimboe, witam was Maciek i... Ania. Nowicy. Jest 14 lutego, niedziela. Walentynki spędzamy właśnie w Białowieskim Parku Narodowym, który zajmuje środkową część Puszczy Białowieskiej. Zima w Polsce w tym roku jest wyjątkowo śnieżna. W porównaniu do ostatnich lat. Tutaj również śniegu nie brakuje. Dodatkowo jest mroźna, kilkanaście stopni Celsjusza na minusie. Tworzą się głębokie zaspy, w których można się pobawić, wykopać jamę. Co też nie mieszkaliśmy wczoraj zrobić. No i można pojeździć na biegówkach. Wczoraj z Anią pierwszy raz próbowaliśmy swoich sił na nartach biegowych. To bardzo fajny sposób na zimową wycieczkę do puszczy. Szybszy niż chodzenie. Ale też niełatwy. Najpierw przeszkadzały mi kijki. W ogóle nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Narty są długie, więc często mi się krzyżowały i wtedy lądowałam pół na śniegu. A wstać wcale też nie jest tak prosto. Szczerze mówiąc, po 20 minutach miałam już dość, ale nie chciałam zawrócić. Tak, jechaliśmy z krajem puszczy. Zaczęło się ściemniać i musieliśmy wyjąć czołówki. Po samym terenie parku po zmroku poruszenie jest zabronione, ale my byliśmy na drodze obok. Taki las w bardzo starymi drzewami, jaką jest Puszcza Białowieska. Kiedy jest ciemno, wygląda tajemniczo i trochę strasznie. Dodatkowo zobaczyliśmy w śniegu trapy wilka. Ania wspomniała wtedy, że coś jej przeszkadza. W biegówkach jej już bez problemu dojechała do końca. Prawie jak zawodowa narciarka biegowa. Wilki towarzyszą nam przez cały wyjazd. Jeszcze tego samego wieczoru Maciek z mamą wybrali się na wieżę widokową koło rzeki Narewki. Tak, pani przewodnik, która oprowadzała nas po rezerwacie ścisłym, opowiadała nam o wilczycy, która od jakiegoś czasu pojawia się w Białowieży. Podobno nie boi się ludzi, co by sugerowało, że wychowywał ją człowiek. To nie jest miejsce dla dzikiego zwierzęcia, więc postanowiono ją schwytać i umieścić gdzieś dalej od ludzkich osad. Parę razy nagrała się już na kamery. Ja na biegówkach, mama na nogach, wybraliśmy się więc na krótką wycieczkę. Może uda nam się zwierzę wypatrzeć tą wilczycę, myślałem. Wiecie co? Nie pomyliłem się. Po jakimś czasie pojawiła się, przeszła przez lekko oświetloną drogę przy naszej wieży i ruszyła wzdłuż rzeki i krzaków w stronę lasu. Tropy w śniegu pod wieżą potwierdziły nasze przypuszczenia. Szkoda, że na moim zdjęciu komórką widać tylko czarną, rozmazaną plamkę. Pewnie myślicie, że symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest wilk, skoro tyle o nim opowiadamy. Właśnie, że nie. W logo jest dużo większy ssak. Największy w Polsce. To żubr. Też próbowaliśmy go wytropić, ale niestety nie chciał się nam pokazać. Pojechaliśmy więc do rezerwatu pokazowego żubrów. Tam, w warunkach zbliżonych do naturalnych, w dużych zagrodach, mieszkają różne zwierzęta, które można spotkać w Puszczy Białowieskiej. Żubry, wilki, jelenie, sarny, koniki polskie typu tarpana, rysie, łosie, dziki i żubroń. Dziwna nazwa, prawda? Żubroń. Posłuchajcie krótkich wierszyków naszej mamy o zwierzętach z rezerwatu pokazowego żubrów. A dowiecie się, co akurat porabiały, kiedy je odwiedziliśmy i kto to jest żubroń. Rezerwat pokazowy żubra. Gdzie pan jest? Panie Rysiu! Kotek gdzieś się schował. Pewnie w nocy wyjdzie i będzie buszował. Przedstawiam dziki. To odyniec. Tam śpią lochy. Zobaczcie, jakie z nich słodkie tłuściochy. Witam klępy, czyli łosiowe panie. Ale się oblizują, chyba jadły śniadanie. Proszę państwa, oto żubry. Spokojnie leżą i przeżuwają. Tak sobie myślę, dobrze, że nie latają. Tam za krzakiem ktoś się chowa. Czy to psy? To wilków para. Szczerzą kły. Chyba już pójdę, to nara. Na wybiegu konik polski zajął się jedzeniem siana. Czy wiecie, że to potomek tarpana? Cóż ja dziwnego widzę. Jakby gałęzie dwie z głowy wyrastają. To piękne poroża. Jelenie je mają. Kochane dzieci, oto sarenki, podchodzą blisko do siatki. Jeszcze niektóre tak małe, trzymają się blisko matki. Co to za wielkie zwierzę? Jego tatą żubr, a mamą krowa. To żubroń, mili państwo. Odpowiedź gotowa.
Wszystkie zwierzęta mieszkające w Białowieskim Parku Narodowym mają niesamowity dom. To taki dom, zabytek, bo duża część to lasy o cechach naturalnych i pierwotnych. Niektórzy mówią, że to symbol ostatniego fragmentu dzikiej przyrody, który zachował się do naszych czasów. Są takie stare, że pamiętają jeszcze władców polskich, litewskich i carów Rosji, którzy to polowali. Może wydawać się to trochę dziwne, ale dzięki temu, że były to tereny polowań władców, nic nie można było tu zmieniać, naruszać, wycinać, naprawiać i puszcza taka, jak była kiedyś, przetrwała do dzisiaj. Spróbujcie namówić rodziców na wycieczkę do przeszłości, do Białowieskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia! Pa, pa!